Siema, jesteśmy dzisiaj w Krakowie, dojechaliśmy na miejsce właśnie, bierzemy rowery, wszystko poskładane i będziemy atakowali streety. Byliśmy tu na parku się rozgrzać, ale park jest nudny, także bierzemy się za streety i od razu jedziemy bez gadania. Kurde. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce. Rok temu tutaj był street, znaczy rok temu, właściwie co roku chyba jest tutaj street jam w Krakowie. Pamiętam, że tutaj zaczynaliśmy, to był pierwszy spocik. Tu sobie atakowaliśmy te schodki i pamiętam tu jeszcze taki fajny mureczek jest. O, właśnie to. Zobaczcie, jaki wyszlifowany. I ten mureczek, pamiętam, atakowaliśmy. I tutaj tę całą sekcję. Także, kurde, możemy jechać trasą właściwie tak, był street jam. Bo pamiętam, potem na takie schody się fajne jechało i takie inne spociki. No, także sobie ogarniemy, tu sobie trochę pojeździmy, potem zmienimy spota i będziemy tak zwiedzać Kraków. Whipek z pierwszego schodka. Ciach. Cięło. Dojechaliśmy na kolejny spocik. Dominik się już cieszy, bo wie, co będę chciał wskazać zrobić. Słuchajcie, to tu macie takiego walla. Tu ten wallek idzie cały taki. No i tu tak samo po takim ścięciu następny jest. A? Tam do whipa wejdzie, mi się zdaje. No, także teraz tutaj drugi spocik, jeździmy. Także jesteśmy na ryneczku głównym. To jest bodajże Stare Miasto, także tutaj mam nadzieję na jakieś spociki. Tam widzę mureczek, tam za nami widziałem mureczek, ale szukamy głównie jeszcze Manuel Pada, tutaj jest taki znany z klipów. Także poszukamy go, pojeździmy, będziecie na bieżąco. Dobra, dotarliśmy do spota, który jest chyba najsłynniejszym BMX-owym spotem w Krakowie. To jest taki Manuel Padek, tu jest taki mały dropik. Nie jest takie niesamowite miejsce, ale strasznie, strasznie, strasznie dużo nagrywek na necie tutaj widziałem i bardzo chciałem odwiedzić to miejsce. Dominik też się cieszy, ale pod maską nie widzicie jego uśmiechu, także mega spoko, tu sobie pojeździmy teraz na pewno troszkę dłużej. Taki Manuel Padek, tu jest taki kłaterek, nie wiem, z jakimś sutkiem na środku, nie wiem po co. Ale teraz sobie tu sesyjkę zrobimy. Cieszę się, bo chciałem to miejsce odwiedzić na BMX-ie. Zawsze tu przyjeżdżałem, ale bez niego. Także pierwszy raz tutaj mogę sobie spokojnie sesyjkę zrobić. Patrzcie, co ziomeczek Dominik ma. GoPro Hero, ale 8 wersji Black. Podobno się nie zacina, bo ta 7 Black się frizuje. Nie wiem, czemu trzeba ją resetować co jakiś czas. Podobno w 8 już tak nie ma, ale w 8 zaś z kolorami jest gorzej. Także nie wiadomo, ale fajnie wygląda, fajnie leży w ręce. Wow! Widziałem, jak te nogi wchodzą tu w łańcuch. I cały? Mi na pedała, obydwa, piszę. Pokaż. Rozwalone? Raczej nie. Ale boli, szczypie. Musisz jeszcze raz. Nic ci nie ma. Dawaj jeszcze raz. Dajesz tipy w tych streetowych whipach, a ty mi na parku będziesz dawał tipy. I na streetowych whipach musisz kopnąć mocno. Ja nie lubię w ogóle tych whipów. To żadne, dawaj. Ale boli, teraz to się będę bał 3 razy bardziej. Nie przejmę. Co zrobić? Aj. Co to się dzieje? Idę sobie popłakać. Nie idź płakać, musisz iść zrobić whipa. Oj, za wolno będzie. Proszę cię.
Dziękuję, dziękuję. Pierwszy skun. Ile obstawiasz? Ja obstawiam tak, piąta osoba weźmie. Ja mówię, że trzecia. Może piąta. Wlepka, 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 wlepka. Dobra, mamy dwa. Spotuję. Jest! Trzecia. Ale jak jest tyle milionów kudek? Milionów, tfu. No z tysiak to będzie. No, tak wziąłeś i stary wyłowić te kluczyki wszystkie i wszystko podpinać i na złom wziąć. Brzmi jak biznes? Załatwaj strój nurka. Patrz jakie ładne osiedle. Patrz jakie fajne w ogóle budynki tu są. Właśnie miałem mówić, że fajne. Takie kulturalne, nie? No, że w Krakowie, no jakoś tak nie. Chciałbyś mieszkać w Krakowie, ja nie szczerze. Nie, ja wolę się na tej wsi swojej trzymać, że tutaj przyjeżdżać. No, ale z takiej wsi, której masz bliski dostęp do takich właśnie miejsc, nie? Że blisko do Kato, blisko do Krakowa. No, my mieszkamy. Nie, ja mieszkam pomiędzy Kato. No, ale wiesz, no ja też mam ile to tam, 20 km. Ale ogólnie na przykład ja bym wolał mieszkać całe życie na wsi i do takich miejsc sobie przyjeżdżać. Nie. Ja tak. Użyjemy na nowo. Padła bateria już zamieniona na nową. Pośmigaliśmy jeszcze trochę, ale no bez tej baterii już i tak wracaliśmy, bo tam pojechaliśmy na to nowe miasto i tak nie było spotów. O, widziałeś to i słyszałeś to? Słyszałem. To było piękne. Dobra, także wszystko. Stility z Krakowa, my lecimy na park jeszcze nagrać Game of Addon, nie? Ja. Czy bajka jeszcze się zastanowimy. Także to wszystko, dzięki, trzymajcie się, strzała.